Ugodowy rozwód przy pomocy mediatora jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla obu stron niż rozwód tradycyjny. Jest szybszy, tańszy i o wiele spokojniejszy. Dlatego mediacja zawsze powinna stanowić pierwszy krok ku rozwodowi. Czym się różni rozwód tradycyjny od rozwodu ugodowego przy pomocy mediatora? Po pierwsze, czasem postępowania. Tradycyjne postępowanie sądowe w zależności od stopnia konfliktu trwa średnio od roku do kilku lat. Natomiast rozwód poprzedzony mediacją, przy założeniu, że zakończyła się ona pomyślnie, będzie trwać około kilku miesięcy. Zatem różnica jest olbrzymia. Po drugie, różne są koszty jednego i drugiego rozwodu. Przy postępowaniu tradycyjnym suma pieniędzy może być kilka lub kilkunastokrotnie wyższa niż przy rozwodzie przy pomocy mediatora. Trzecim czynnikiem, który wyróżnia rozwód sądowy od rozwodu przy pomocy mediatora, jest obciążenie psychiczne. Tradycyjne postępowanie rozwodowe jest związane z bardzo silnym stresem. Na podstawie badań naukowych wykonanych przez psychiatrów stwierdzono, że rozwód jest na drugim miejscu po śmierci współmałżonka najbardziej stresującą sytuacją życiową z 43 sklasyfikowanych sytuacji i wydarzeń życiowych. Zapewne wynika to z faktu, że rozwód tradycyjny wiąże się ze stresem na wielu etapach i poziomach. Przedstawię teraz 6 kluczowych elementów rozwodu i porównam poziom stresu, który wywołuje rozwód sądowy oraz rozwód ugodowy przy pomocy mediatora. Wizyta u prawnika w sprawie rozwodowej jest obarczona silnym stresem, bowiem dzielimy się sprawami intymnymi i prywatnymi. Informacje te wymagane są przez prawnika do prawidłowej reprezentacji swojego klienta w sądzie. Mogą one narazić stronę na negatywne i przykre wspomnienia. Natomiast mediator nie będzie wymagał od rozwodników tak szczegółowych informacji z życia prywatnego i intymnego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że uczestnictwo na rozprawie sądowej jest bardzo stresujące. Kiedy jako przeciwnika procesowego widzimy swoją niegdyś najbliższą osobę, to stres ten zostaje spotęgowany. Zdarza się, że postępowanie staje się tak bardzo emocjonalne, że człowiek dostaje wewnętrznej blokady, przez którą nie może powiedzieć ani jednego słowa. Jest to bardzo trudne przeżycie, którego można uniknąć dzięki wypracowanej ugodzie u mediatora. Rozwody ugodowe najczęściej kończą się po jednej rozprawie sądowej, podczas której sąd nie przesłuchuje szczegółowo, a w zasadzie tylko wysłuchuje każdą ze stron i ogranicza się do potwierdzenia żądań i wniosków wskazanych w ugodzie. Toczący się proces sądowy oznacza permanentny stres. Prawdą jest, że dopóki postępowanie rozwodowe się nie zakończy, dopóty rozwodnicy żyją w ciągłej niepewności. Nieustannie myślą o sprawie. Kreują niepotrzebne scenariusze. Bardzo często powstają pomiędzy nimi dodatkowe konflikty związane z wciąż nieuregulowanymi sprawami. Jest to wykańczający psychicznie stan. Przy rozwodzie ugodowym stres związany z toczącym się procesem drastycznie spada, ponieważ strony są już dogadane i wszystko jest uzgodnione. Wystarczy jedynie poczekać na rozprawę. Zawarcie ugody nierzadko powoduje, że strony łatwo porozumiewają się także w innych kwestiach, niekoniecznie związanych z samym rozwodem. Gdy rozwodnicy wybierają tradycyjne postępowanie rozwodowe, to nie są pewni do samego końca, jaki zapadnie wyrok. Nierzadko się zdarza, że wyrok sądu nie cieszy żadnej strony. W przypadku zawartej ugody, strony unikają niepotrzebnych zmartwień o finał sprawy. Dzięki właściwie opracowanej ugodzie i innych pismach oraz przy zgodzie obu stron, sąd orzeknie wedle ich życzenia. Postępowanie dowodowe podczas procesu sądowego nie należy do przyjemnych. Zbieranie dowodów i wzywanie świadków rzuca kolejne obciążenie psychiczne. Rozwodnicy zbierają negatywną dokumentację, billingi, rachunki, zdjęcia prywatne, a do tego często śledzą się nawzajem i nagrywają. Na sali sądowej praktycznie zawsze wzywa się świadków konkretnych zdarzeń. Rodzi to dodatkowe problemy, ponieważ są to często znajomi i przyjaciele obydwu stron. Jest to bardzo niekomfortowe dla strony powołującej, bo choć trzeba to zrobić, nikt nie chce mieszać ludzi w swoje sprawy. Przy rozwodzie ugodowym strony nie muszą ani gromadzić dowodów, ani powoływać świadków. Postępowanie dowodowe może zostać ograniczone tylko do wysłuchania stron.
Podczas trwania całego postępowania rozwodowego dzieci są świadkami wszystkich zdarzeń. Od razu wyczuwają niepokój i inne negatywne emocje u rodziców. Ponadto są poddawane badaniom biegłych, co jest dodatkowym czynnikiem budzącym stres. Rodzice mają świadomość, co przeżywają ich dzieci, coraz bardziej się o nie martwią i w ten sposób machina negatywnych emocji się sama napędza. Gdy rozwodnicy zdecydują się na mediację, możliwe jest, że ich dzieci nie odczują skutków procesu lub będą one możliwie jak najbardziej zminimalizowane. Dzieci w żaden sposób nie uczestniczą w rozprawach, nie zostają poddane badaniom biegłych, a ponadto widzą pogodzonych rodziców, którzy porozumiewają się bez kłótni i zbędnych emocji.